Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Ogarnąłem sobie trochę sprawy z ekwipunkiem. Co mogłem, to ulepszyłem. Więc pora chyba się zająć trzecią fazą ekspedycji. Standardowo zaczniemy od pielgrzymki, no bo jak żeby inaczej. Co prawda fraktowiec mam chyba dosyć daleko. O, fuck. Dobrze, że czołówki nie było. Fraktowiec mam chyba dość daleko od punktu zbiórki, ale no to nic. Poskaczemy sobie. No i jesteśmy w systemie trzeciego punktu spotkania, więc zasuwamy do niego. Też myślicie, że to będzie tutaj? W repozytorium? Tak się rozglądam, bo potrzebowałbym odwrócone lustro, ale chyba nie ma. Co tu się odwala? Halo? Fajnie. Zwała. O cholerka, to jednak nie w repozytorium. Ale to sobie wykorzystamy anomalię. To była zwała. Hmm.
Powiem wam, że chyba pierwszy raz taką odległość przeleciałem na jetpacku. Nie! Jeszcze kawałek! No szkoda, że nie ma osiągnięcia za najdłuższy lot na jetpacku, bo prawie 2000 jednostek walnęliśmy. Z autofagiem to na końcu. O, kolejna modyfikacja magazynu, kombinezonu, nice. Co jest? Spierdzieliłem coś? Osiem, trzynaście, trzy. Nie w ta strona. To już mówiłem, hajsu nigdy nie za dużo, więc statki warto ponamierzać. Tam coś ciekawego było w sumie. Trzeba będzie to oblukać. C-klasa do bani. Powłoka, kryształ siarczku, cholera nie mam. Zel podtrzymywania życia pewnie będę mógł zrobić.
Dobra, ale skąd wytrzasnąć kryształ siarczku? Gdzieś tu woda jakaś była w pobliżu, nie? Dobra, w tą stronę. A mnie lutnął. Jest cholera, ten małż, co go oznaczyłem. Ej no! No, w ciula mnie robią teraz. Dawać mi tu statek. Dobra, i co potrzebuję? Trzy kryształy siarczku. No idealnie. Sobie zdobędziemy zapas, jak już tu jesteśmy. No i gitara. A bo w sumie prostsze niż myślałem.
Halo. No. Kurde, aż by mi się chciało... O, krabo coś. Polatać. Dobrze. Pielgrzymkę mamy. Pięknie. 4, 5 modyfikacji, 5. Hojni są na tej ekspedycji, trzeba przyznać. Wzmacniacz voltaiczny. Nie pamiętam, do czego to było. A, moduł ruchu, ok. I nie wiem, czy to nie było do blastera. To już mam odebrane, tak? Tak. No i piknie. Żelik też się przyda. Odbierzemy nanity. O, ładowarka startowa. To nam się przyda. Tylko gdzie tu są silniki startowe? Tu? Nie tu. Tu. No dobra, co nam zostało? Spotkaj się z Atlasem. No to gibamy do Atlasa. A, jeszcze znam. Ja nie wiem, czy się nie cofamy. No sobie to ogarniemy jednym skokiem. Nie będziemy kombinować za dużo.
A to już ostatni schemat był konstruktu. Dobrze, zjonizowanego kobaltu nie mamy, ale sam kobalt chyba gdzieś mam, więc ogarniemy temat. Musimy tylko namierzyć jakąś planetę, żebym mógł rozstawić rafinator. Albo wezwać frachtowiec, jeżeli się uda. Ewentualnie po prostu na niego skoczyć. Ale spróbujmy wezwać, tylko chyba mam nienaładowany układ. Mam. Nice. Ile potrzebujemy tego kobaltu? 100 sztuk. No to zaraz będzie. No i w ten oto sposób sobie robimy ziarenko woli. No i pięknie, wychodzi na to, że skończyliśmy właśnie trzecią fazę ekspedycji. Kryształ burzy dostaliśmy. Nice. Pofragmentowane Quilla. Do żywego statku potrzebowaliśmy to. Resztę mamy odebraną. Dobra. Co to jest ten skrystalizowany dron, mnie zastanawia. A to pewnie ta ozdoba do bazy będzie, co? No, dokładnie. No dobrze, w ten oto sposób zakończyliśmy trzecią fazę ekspedycji. Także... widzimy się w najbliższym czasie przy czwartej. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.